Pytanie jest takie, panie prezesie Fenu, w jakiej skali od 1 do 10 jesteś zadowolony z tej gali? Powiem tak, żeby za bardzo nie odpłynąć po tej gali przy tym wywiadzie, to muszę chyba wziąć głęboki oddech, odliczyć do 10 i wtedy zacząć mówić, ale tak na poważnie, It was amazing, naprawdę super było, mega gala, nie mogłem się napatrzeć na te pełne trybuny i tak przez chwilę cofnąłem się w czasie, przypomniała mi się taka historyczna gala Fen 11 na Torwarze, to już było 16 gal temu, kiedy też widziałem taki pełen torwar, już myślałem, że to jest ten moment, że jesteśmy na samym szczycie, ale jednak potem przyszły te gorsze gale i tak dalej, ale mam nadzieję, że teraz jest ta 27 gala i to jest pierwsza gala w tym 2020 roku i liczę na to szczerze, że już każda gala kolejna będzie coraz lepsza i że to jest to nasze właściwe miejsce, na które ciężko sobie zapracowaliśmy, tak? Promotor nie może marzyć o czymś piękniejszym niż pełen obiekt, wyprzedzana hala do samego końca i wspaniałe walki. To pierwszy raz nie było czegoś takiego jak zawsze, że kibice wychodzili po walce swoich ulubieńców, tu wszyscy siedzieli, tuż odkąd zaczęła się karta główna, hala była pełna i wszyscy siedzieli do samego końca, także jako promotor dzisiaj czuję się spełniony, jestem naprawdę mega szczęśliwy i bardzo zadowolony. Ale jednym z filarów tego sukcesu jest Mateusz Rembecki, który przed chwilą tutaj powiedział, że widzicie się po raz ostatni. Słuchajcie, no jeśli pójdzie do UFC, to ja mu tego życzę, tak? To mamy jasny deal, wiemy, że jeśli będzie oferta z UFC, to my nie będziemy robili problemów, dogadamy się, no ale to oczywiście to był taki żart. Także ja mu życzę z całego serca, żeby poszedł do UFC i tutaj się nic nie zmienia. Mamy bardzo dobre relacje z nim, jak i z menadżerem, także filarów było wielu. Mateusz, wiadomo, był bohaterem głównym wieczoru, ale cała ekipa tutaj miejscowych zawodników zrobiła robotę. Wszyscy przyciągnęli publikę i dali od siebie to, co muszą dać fighterzy, czyli wspaniałe walki. To po prostu walka Janusza z Kowalskim, to było coś pięknego. Waga półciężka, dwóch facetów ważących koło 100 kg, a naprawdę ruszali się, jakby się bili co najmniej w wadze lekkiej. Także dramaturgia, zmiana pozycji, zmiana akcji, szala się przechlała bądź w jedną, bądź w drugą stronę. Wiem, że rozmawiałem z sędziami, że trzecia runda była kluczowa i prawdopodobnie gdyby Janusz nie oddał tej pozycji na sam koniec Adamowi, to by wygrał tą walkę. No niestety Adam to stary wyjadacz i on to wygra, także coś pięknego. Na pewno teraz cały rok przed nami, wspaniały gal, mam nadzieję. I będziemy dążyć do tego, żeby w Szczecinie za rok zrobić rewanż, bo fani kochają rewanże. Myślę, że po takiej walce za jakiś czas wszyscy będą chcieli tego rewanżu. Także mega wielka walka. To jest taki, można powiedzieć, troszeczkę chichot losu. Bo różnych zawodników mieliśmy na celu, tak? A tak naprawdę o Adamie Kowalskim mało słyszeliśmy, nie był w kręgu naszych zainteresowań, praktycznie wzięliśmy go tak na taką, można powiedzieć, dokładkę przy gali w Ostródzie, bo był miejscowy, wzięliśmy go jako przystawkę dla naszej nowej gwiazdy Rafała Kajęczuka, czyli przyszedł zawodnik tak naprawdę już gdzieś tam, który nie był przez organizację doceniony, przyszedł tak po prostu sobie bez żadnego medialnego szumu, a można powiedzieć, że rozwalił nam całą dywizję półciężką. Także ta walka była eliminatorem do pasa i teraz to Adam stanie przed walką pasa mistrzowskiego i naprawdę szansą dla tego zawodnika, tak? Bo pokazał to, że nie można go skreślać, że jest mocny, że te jego wpadki w przeszłości to były takie przypadkowe, ale teraz widać, że to jest zupełnie inny zawodnik, tak? On walczy mądrze, widzi, co się dzieje, potrafi myśleć w trakcie walki i wykorzystywać swoje atuty, przede wszystkim ogromną fizyczność. Ale to jest piękna historia, przepraszam, jeszcze ostatnie pytanie, ale tak samo piękną historię można pisać Ewa Durt, która przyjechała tutaj, ma 36 lat, no i zaskoczyła wszystkich dusząc Kasię. No zaskoczyła, no niestety, no przykre dla nas, jako dla promotorów, którzy stawiają na Kasię, chcieliby w niej widzieć gwiazdę organizacji. Wiedziałem, że Ewa jest mocna i bałem się tego pojedynku. Jedyne, co mogę powiedzieć na usprawiedliwienie Kasi, to wiem, że ona od 3 tygodni walczyła z zapaleniem oskrzeli, tak? No ale niestety walka nie ułożyła się po jej myśli, przegrała. No trudno, taki jest sport. Kasia ma potencjał, jest materiałem na gwiazdę, będziemy starali się ją odbudować. Wracając jeszcze na moment. Nie no, z Francuską mamy dłuższy kontrakt, także spokojnie, to będziemy coś tutaj kombinować dalej. Ja myślę, że tutaj fizyczność tej francuskiej i agresja przeważyła. Wracając jeszcze na moment do drugiej walki wieczoru, właśnie to jaka przyszłość czeka w takim razie na Wojciecha Janusza, no bo bracia Janusz są kluczowymi postaciami właśnie dla organizacji, co pokazali właśnie choćby przy tej gali właśnie sprzedając dużą ilość biletów. Nie no, są kluczowymi postaciami. Myślę, że nie ma wstydu dla Wojtka Janusza przegrać po tak wspaniałej walce. Szacunek dla sędziów, że werdykt był sprawiedliwy, obiektywny. Myślę, że to również też świadczy dobrze organizacji, tak, że nie faworyzuje
reprezentujemy tych, którzy sprzedają dużo biletów, tylko że jesteśmy obiektywni i werdykty są u nas sprawiedliwe. Także to tylko pokazało o tym, że organizacja jest prosportowa i jest po prostu uczciwa względem wszystkich. Marcin Parcheta zdradził taką ciekawostkę, że on z chęcią by zawalczył w małych rękawicach właśnie w formule uderzanej, tylko jeden warunek musiałby być spełniony, finansowy, porównał to do One Championship, ale może kwestia negocjacji. Nie no, spokojnie. Z Marcinem udało nam się dogadać tutaj na tą walkę, pomimo tego, że wszyscy mówili, że się nie dogadamy, jednak my mamy ten dar przekonywania zawodników i myślę, że tutaj z Marcinem coś powalczymy dalej. No Marcin ani nie wygląda wizualnie na te 42 lata, które ma, nie wiem czy się nie pomyliłem, ale... 41, przepraszam, postarzyłem cię Marcin, don't kill me. I fizycznie daje radę, super walka, także pokazaliśmy, że my nigdy nie skreślamy K1, ale jak dorzucimy jakąś waleczkę, czasami nieraz jedną, czasami dwie, ale to jest zawsze perełka i myślę, że to była taka prawdziwa perełka, bo tam wióry się leciały w tej walce z jednej i z drugiej strony, był charakter, ambicja, dynamika i i myślę, że również też fanom z przyjemnością się oglądało coś takiego. Zrobiłeś, Pawle, miejsce w kategorii 77 kg do tego pasa, a kilku już tutaj zawodników, w tym uczestnik Kamil Gniadek i nieuczestnik dzisiejszej gali Szymon Dusza, między innymi obaj sobie ostrzą zęby powiedzieli na ten pas. Czy jest w ogóle, kto w tej kategorii wagowej jest twoim zdaniem najbliżej właśnie? No Kamil się dzisiaj odbudował, tylko też się nie oszukujmy, dostał rywala z niższej półki. Potrzebował tego zwycięstwa, cieszę się, on musiał po prostu poczuć to, że on wchodzi i zabija rywala, go niszczy, tak? On nie miał prawa z tym zawodnikiem przegrać, nie miał prawa się męczyć, musiał zrobić to, co zrobił, zdał egzamin. To była walka na odbudowanie, teraz będziemy mu poprzeczki stawiać jeszcze wyżej, no ale droga do pasa dla niego jest daleka, bo on ten pas miał do wyciągnięcia ręki ostatni, niestety go stracił, a najbliżej jest Szymon Dusza. Paweł, gdyby można było porównać, tak, bo tak, udana gala we Wrocławiu, która już pokazała, że stawiacie na brand, a nie tak do końca na poszczególnych zawodników, tak, bo to co było wcześniej. Skończę tylko, jeśli mogę, panie prezesie. Oczywiście, panie redaktorze. Teraz, dzisiaj chyba zaskoczenie dla całego rynku MMA, bo jeśli ktoś miał wątpliwości i dzisiaj wyszedł na halę, to po prostu, no mówiąc krótko, kopara opadała, tak. No, ja nie widziałem jeszcze na gali Fenu czegoś takiego jak tutaj, to można już porównać z największymi organizacjami. Szczerze mówiąc, i teraz ja też nie widziałem. I teraz Lublin, tak? No i teraz Lublin, także poprzeczka została dzisiaj zawieszona wysoko. Z nowym rokiem poszliśmy nowym krokiem, bardzo mocno, bardzo szeroko i nie możemy teraz spadać poniżej pewnej normy, także myślę, że w Lublinie będzie podobnie. Albo jeszcze lepiej. Mi chodzi o to, czy tendencja się utrzyma, czy ta tendencja już jest taka, że jesteście pewni, że załóżmy tam, macie ten żelazny elektorat, 4000 kibiców zawsze będzie, tak? Dzisiaj było prawie 6. Tak, dzisiaj 6, okej, tylko mówię o tym, że powiedzmy taka żelazna liczba, która za wami jeździ, ludzie kupią, wystawicie brand Fenu na banery i ludzie to na pewno kupią. Jesteście już tego pewni? Ja jestem daleki od popadania w chórę optymizm, samo uwielbienie. Ja lubię ciężko pracować i tutaj, gdzie jesteśmy, zawdzięczamy tylko ciężkiej pracy, a pewna jest tylko śmierć w życiu i podatki, a my na pewno dołożymy wszelkich starań, żeby nikogo nie zawieść i żeby w Lublinie było podobnie. Powiedziałeś, że macie swój pewien elektorat, a teraz galę będziecie robić w tym samym czasie, co Fame MMA. Czy wasz elektorat będzie jakoś zagrożony, czy się w ogóle tego nie boicie? Nie, absolutnie nie. To jest inny klient docelowy, inna publika, także nam to kompletnie nie przeszkadza. Także mogę wszystkich uspokoić. W Lublinie będzie komplet i nie ma innej opcji. Bilety dopiero tak naprawdę ruszyliśmy ze sprzedażą, ale ja już wiem, jacy są zawodnicy, kto ile mniej więcej weźmie. Widzę też w systemie pewien postęp, a po tak udanej gali nie może być inaczej, jak tam również musi być komplet. To jest Lubelszczyzna, jesteśmy tam po raz pierwszy, tutaj na Pomorzu Zachodnim byliśmy też po raz pierwszy i to się opłaciło. Myślę, że w Lublinie będzie podobnie. My nie zamierzamy zwalniać tempa, chcemy robić coraz lepsze gale, my to kochamy, jesteśmy nakręceni, uwielbiamy to, mamy teraz wiatr w żaglach i nie zamierzamy się zatrzymać. A było to sold out, na które czekałeś właśnie, odliczałeś ostatnie bilety do końca? Nie wiem, czy było sold out, ale nie widziałem za dużo wolnych krzesełek na ulicy. Wejściem do hali ludzi z karteczkami kupię bilet. To chyba po raz pierwszy przed fanem się zdarzyło. I oby tak dalej, ja sobie również tego życzę. Jak szybko wrócicie tutaj w takim razie do Szczecina? No bo żelazny lektorat plus 2000, to jednak mimo wszystko 6000 kibiców, chyba więcej już tutaj nie wejdzie i na nich zawsze można liczyć. Jak szybko wrócicie w takim razie? Myślę, że tak, że to jest miłość ze wzajemnością, że szczecińscy fani pokochali Fen, my pokochaliśmy tych fanów i że my tutaj będziemy wracać co roku i że to będzie nasz drugi dom. Mamy już termin na przyszły rok, także halo Szczecin, wracamy do was w 2021, jesteśmy tutaj obowiązkowo. To ja jeszcze zapytam o Szczecinie.
Armianina, który dzisiaj wygrał na karcie Łukasza Sudolskiego, który powiedział nam w wywiadzie po swojej walce, że nie będzie stawiał problemu kulce, jeżeli chodzi o walkę o pas, tutaj w kategorii fan. On niestety przegrał, Sudolski wygrał, wiadomo, że jest związany z organizacją Babylon również i tam mu tak naprawdę bliżej do pasa, ale wiemy też, że jako organizacja również współpracuje na zasadzie na przykład superfightów o dwa pasy, więc jakie plany w takim razie wobec Sudolskiego? Słuchajcie, zobaczymy, co się wydarzy. Łukasz Sudolski jest zawsze u nas mile widziany, niemniej jednak organizacja FEN szanuje kontrakty z innymi organizacjami. Tutaj dzięki współpracy między Tomkiem Babilońskim a nami walczył Łukasz, tak jak nasi zawodnicy wcześniej, tak jak Marcin Naruszka na przykład walczył tam. Też inni zawodnicy, których teraz nie przypomnę sobie. Także to jest wzajemny szacunek, no, i tyle w temacie. Tak? No, zobaczymy, czy czas pokaże, na pewno będziemy jakoś się dogadywać i na pewno Łukasz jeszcze u nas się pojawi, no, ale nic na siłę. Tak? To nie będzie tak, że my teraz... Czyli nie pogromnie, powiedzmy, nie pokłócicie się, jeśli tutaj Babylon zrobi galę w tym roku jeszcze? Gdzie? W Szczecinie. No ale Tomek może robić sobie galę gdzie chce, to jest jego problem, tak samo jak Fen może sobie robić galę gdzie chce, to nie ma wyłączności na miasta. Rafał Kijańczuk powiedział mi w wywiadzie, że ma już podpisanego rywala, ale nie może powiedzieć, kim on jest, więc ja się zapytam prezes. No, jest jakiś rywal wstępnie przyklepany, finanse są dogadane, czekamy tam jeszcze na jakieś tam małe detale kontraktowe, wkrótce to ogłosimy, rywal ciekawy, myślę, że fani będą zadowoleni. Magomedow przegrał dzisiaj, a zawsze ci rosyjscy fajterzy byli pod strachem. Akurat Kirill Korniło wygrał. Jak patrzysz na zawodników ze wschodniego rynku? Ciekawy rynek, mocni fajterzy. Magomedow postawił opór, no ale Chińczyk to jest maszyna w tej chwili nie do zatrzymania. Oprócz Mateusza Gamrota to jest absolutny numer jeden bądź dwa, tak? Bo nie wiemy, kto jest lepszy, czy Gamrot, czy Rembecki. Tylko walką mogę o tym zdecydować. To jest dwóch topowych zawodników, także Rembecki potwierdził to, że jest mega czempionem. Magomedowa na pewno będziemy chcieli jeszcze zobaczyć, bo są też inni zawodnicy, którzy na pewno z zawodnikiem tej klasy będą chcieli się skonfrontować. Jeśli chodzi o Kirillowa, ciekawy zawodnik, rekord w MMA 3-0, mamy z nim dłuższy kontrakt podpisany, także chętnie bym go jeszcze zobaczył, bo z tego zawodnika będzie jeszcze dużo dobrego, dużo ciekawych emocji, bardzo silny fizycznie, mega warunki, dysponuje bardzo silnym ciosem, o czym przekonał się Seweryn. Twardy zawodnik, wyszedł do walki, nie można powiedzieć, że nieprzygotowany, bo on cały czas trenuje z Michałem Materlą, z Tomkiem Narkunem, no ale wiecie jak jest, tak? Przygotowania stricte pod walkę to stricte pod walkę, a treningi takie zwykłe to inna robota, ale szacunek dla Seweryna, podjął wezwanie, postawił się, dopóki był w stanie, to walczył. Dziękujemy w takim razie. Gratulujemy udanej gali. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko. Pozdrawiam serdecznie wszystkich sympatyków sportu walki w całym kraju. No i zapraszam na kolejny FEN do Lublina 28 marca. Bądźcie z nami. Wszystkiego dobrego. Dobranoc. Dziękujemy. Dzięki.